Na tym skrzyżowaniu, przygotowując się do skrętu w prawo, obserwuj ruch pieszych, ponieważ w tym miejscu często można spotkać rowerzystów, którzy przejeżdżają przez przejście dla pieszych. Następnie ustępujesz pierwszeństwa pojazdom zjeżdżającym ze skrzyżowania. Na następnym skrzyżowaniu znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem. Chcąc przejechać przez nie na wprost, kontynuujesz jazdę bez włączania prawego kierunkowskazu. Uwaga! Włączenie prawego kierunkowskazu nie byłoby błędem, jednak powinien on być włączony w takim momencie, aby czynność ta nie mogła zostać przez innych uczestników odczytana jako zamiar skrętu w prawo. Dlatego, aby uniknąć błędu interpretacyjnego, zalecamy nie włączać kierunkowskazu jadąc na wprost przez to skrzyżowanie.